Krzysztof Rutkowski wydał fortunę. Luksus to mało powiedziane, Maja pochwaliła się prezentem. Maja Rutkowski, żona znanego detektywa bez licencji Krzysztofa Rutkowskiego, z pewnością nie może narzekać na nudę w swoim życiu. Para, która w 2019 roku stanęła na ślubnym kobiercu, z okazji 5. rocznicy ślubu postanowiła uczcić ten szczególny dzień w wielkim stylu. Powrót do Polski i celebrowanie rocznicy Rutkowskich. Jak zwykle z pompą. Krzysztof Rutkowski zadbał, aby jego żona zapamiętała tę rocznicę na długo, obdarowując ją niezwykłym prezentem, którego wartość może przyprawić o zawrót głowy. Wcześniej Maja Rutkowski relaksowała się w Grecji, gdzie odpoczywała w posiadłości znajomych. Jednak zmęczona upałami i wystraszona pożarami, które pustoszyły ten kraj, wróciła do Polski. Na spokojnej polskiej ziemi mogła spokojnie świętować 5. rocznicę ślubu z Krzysztofem. Jako że oboje słyną z miłości do luksusu i wystawnych gestów, nie obyło się bez zaskakującego prezentu. Luksus na czterech kółkach, Rutkowski wydał fortunę na prezent dla żony. Na Instagramie Maja Rutkowski opublikowała nagranie, na którym pokazuje moment, gdy do ich posiadłości podjeżdża laweta z tajemniczym, zakrytym pokrowcem samochodem. Widok samochodu wywołał wśród zgromadzonych poruszenie, wszyscy próbowali odgadnąć, co kryje się pod plandeką. Pierwszy odgadł syn pary, który trafnie stwierdził, że jest to siódemka, najnowszy model BMW serii 7. 5 lat z żoną ciężkiej pracy, zasługujesz na coś, żono. Z dumą skomentował Krzysztof Rutkowski, chwilę przed tym, jak odsłonił błyszczące, dwukolorowe BMW, które było prezentem dla jego ukochanej żony. Maja nie kryła radości, dziękując mężowi za niespodziankę i podkreślając, jak ważnym dla niej jest partnerem. Ile kosztował prezent od Krzysztofa Rutkowskiego? Podarowany samochód nie jest zwykłym autem. Modele BMW serii 7, zależnie od wyposażenia, mogą kosztować od 540 tysięcy złotych do nawet miliona złotych. To z pewnością jeden z droższych prezentów, jaki można sobie wyobrazić na rocznicę ślubu. Warto przypomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy Rutkowscy obdarowują się luksusowymi prezentami. Na komunię swojego syna również wydali 1 000 000 złotych, kupując mu 2 samochody. Maja Rutkowski okrasiła relację z wydarzenia romantycznym wpisem na mediach społecznościowych, podkreślając, jak bardzo kocha swojego męża. Każdy wspólnie spędzony dzień to najwspanialszy dzień mego życia, napisała Maja, dodając, że Krzysztof jest nie tylko jej mężem, ale i najlepszym przyjacielem. Wpis zakończyła słowami, jak zwykle nie przestajesz mnie zaskakiwać. Fani celebrytki również zauważyli nowy nabytek, jednak nie obyło się bez drobnych uwag. Pani woli jeździć G-klasą przecież, zauważył jeden z internautów. Na to Maja odpowiedziała, że coś różowego również się szykuje, co może sugerować kolejną niespodziankę w niedalekiej przyszłości.